Dzień dobry. Dziękuję paniom z pierwszego rzędu, ale może wszyscy odpowiemy sobie dzień dobry. Moje imię, nazwisko Konrad Pasikowski i mam przyjemność powitać państwa na kolejnym punkcie programu Życie ma sens, Zamość 2019. Na kolejnym punkcie programu, ponieważ już wczoraj mieliśmy przyjemność usłyszeć koncert pieśni Anny German w wykonaniu Magdaleny Malisz, a dzisiaj od 15:30 ruszyliśmy z wystawą Expo Zdrowie, gdzie każdy zainteresowany mógł wykonać podstawowe badania profilaktyczne i uzyskać kilka cennych, prostych wskazówek, jak zmienić swoje nawyki zdrowotne. Drodzy państwo, nie przedłużając, ponieważ jest ciepło, więc myślę, że możemy skupić się już na temacie, a przed nami bardzo ciekawy temat. Zaczynamy od śniadania, smak i zdrowie w pełnym ziarnie. Prelekcję poprowadzi pani magister Beata Śliszyńska, specjalista do spraw promocji zdrowia, doradca żywieniowy, wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej. Zapraszam ciebie, Beatko, i przywitajmy panią Beatę oklaskami. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie, bardzo cieplutko, chociaż wiemy, że temperatura na zewnątrz jest dosyć wysoka. Ale cieszę się z naszego spotkania i dziękuję za takie miłe przywitanie oklaskami. Jestem w Zamościu po raz pierwszy, więc tym bardziej cieszę się, że mogę być z wami tutaj i przez kilka dni rozmawiać o zdrowiu, bo zdrowie jest wartością, którą cenimy sobie chyba najbardziej. Jak chorujemy, to dopiero prawdopodobnie większość z nas docenia, czym jest zdrowie, ale warto o tym zdrowiu pomyśleć trochę wcześniej, dlatego że zdrowie w stopniu zasadniczym zależy od kogo? Od naszego lekarza? Od nas samych. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Tak, od nas samych, faktycznie od naszego stylu życia. Bo jak widzicie państwo tutaj na tym kółeczku, faktycznie czynniki, które decydują o stanie zdrowia człowieka, to w dużej mierze styl życia. Prawie 50% do 60% różnych chorób, które pojawia się w naszym życiu, w życiu naszych najbliższych, zależy od tego, jakie wybory dokonujemy, jeżeli chodzi o dbałość o nasze zdrowie. Styl życia to inaczej to, jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy chętnie sięgamy po używki, czy też nie, ile śpimy. Tutaj macie państwo pewne banery, które mówią o pewnych zasadach zdrowia, o tym, żeby odpowiednio nawadniać swój organizm, żeby odpowiednio odżywiać się, żeby również odpoczywać, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że w przeciągu tego tygodnia wiele rzeczy będziecie państwo mieli możliwość odkryć. Być może już pewne rzeczy będziecie wiedzieli, może pewne rzeczy będą dla was czymś nowym, odkrywczym. Jakkolwiek, to myślę, że warto zacząć dbać o właściwy styl życia, bo geny są oczywiście ważne, ale jak widzicie państwo, ten czynnik genetyczny w 10 do 20% odpowiada za powstanie różnych chorób przewlekłych, czy nawet chorób takich typowo genetycznych. Więc tak naprawdę dużo zależy od tego, jak żyjemy i jak dbamy o nasze zdrowie. Tak jak powiedziałam, nasze zdrowie w stopniu zasadniczym jest uzależnione od tego stylu życia, ale najważniejszą, może jedną z najważniejszych czynników, elementów stylu życia jest dieta, to co mamy na talerzu. I dzisiaj chciałabym powiedzieć państwu o tym i co powinno być na naszym talerzu, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Na szczytu zaczynamy od śniadania. Pożywienie
to niezwykła złożona mieszanka chemiczna, która dociera do naszych komórek, zmienia ich skład, zmienia działanie. I być może o pożywieniu, o tym, co mamy na talerzu, nie myślimy w ten sposób, ale to, co zjadamy, to, co dzisiaj Państwo zjedliście ze smakiem, to zestaw skutecznych bądź nieskutecznych środków farmakologicznych. My leki kupujemy w aptece, prawda? Szczególnie wtedy, kiedy chorujemy. Ale musimy wiedzieć, że za każdym razem, kiedy zjadamy, to są witaminy, to są składniki odżywcze, które budują bądź rujnują nasze ciało, nasze komórki. Dlatego to, co dajemy naszym komórkom, może z nich uczynić fortecę pełną antyoksydantów, pełną sił witalnych, bądź odwrotnie. I myślę, że o tym odżywianiu, o prawidłowym odżywianiu, o tym, co powinniśmy robić, jeżeli chodzi o styl życia, będziemy dzisiaj mówili, jutro również i pojutrze. Ale zaczynamy od śniadania. Zaczynamy od śniadania. Dlaczego? Dlatego, że śniadanie powinno być najważniejszym posiłkiem dnia. Słyszeliście o tym? Prawda, mówi się o tym, ale jak jest w praktyce? Inaczej, różnie. Tak, zgadza się. Nie jesteście Państwo wyjątkiem. Ja też czasami myślę, że jest różnie. Nie wiem, czy znacie takie stare chińskie przysłowie, które mówi, że śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Albo śniadanie zjedz jak król, obiad jak książę, a kolację jak żebrak. Więc ciekawe. Ale oczywiście nie należy zbyt dosłownie traktować tego powiedzenia, ale na pewno można z niego wyciągnąć ważny wniosek, że śniadanie jest bardzo ważnym i podstawowym posiłkiem w ciągu dnia. Bez niego jesteśmy nieefektywni w pracy. Dzieci, młodzież osiąga gorsze wyniki w nauce. Co ważne, u osób, które chcą zgubić zbędne kilogramy, pomijanie pierwszego śniadania może powodować zwiększoną chęć pojadania w późniejszych godzinach dnia, co skutkuje zwiększoną masą ciała. I niektórzy tak myślą, że jak nie zjem śniadanie, to być może troszeczkę tych kilogramów będzie mniej. Nie, 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 tak nie jest. Drodzy Państwo, zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto jeść śniadanie, dlaczego warto uczynić właśnie ten posiłek najważniejszym i powiem najbardziej obfitym posiłkiem. Bo gdybyście teraz mieli możliwość odpowiedzieć mi na pytanie, który posiłek jest najbardziej obfitym u Was, w Waszym domu, jaki jest Wasz zwyczaj? Czy to jest na przykład późna kolacja, kiedy przychodzicie do domu, kiedy macie właśnie czas na przygotowanie posiłku? Jak to jest? Różnie. Obiad, tak? Obiadokolacja, taka obfita obiadokolacja. Drodzy Państwo, więc spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto jeść śniadanie? Więc macie chyba dobrze widoczny slajd, więc czytamy tutaj, że po nocy spada poziom cukru we krwi i spożycie śniadania zawierające na przykład nierafinowane węglowodany, czyli inaczej cukier nierafinowany i białko, powoduje, iż poziom cukru łagodnie się podnosi, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonywać różne czynności. Jesteśmy w stanie myśleć, uczyć się, pracować, być takim kreatywnym, efektywnym. Zawsze jest tak, że po nocy, jeżeli nie jemy nic
nocą nie wstajemy i nie sięgamy do lodówki, to poziom cukru jest zawsze niski, jest najniższy. Dlatego właśnie to jest odpowiedni moment, aby przyjąć pożywienie, by ten poziom lekko podnieść. Oczywiście, gdybyśmy na przykład zjedli rano tabliczkę czekolady, albo baton słodki, albo pączek i do tego jeszcze kawę, to poziom cukru szybko wzrośnie, prawda? Dlatego, że cukier w takiej postaci bardzo szybko jest trawiony i przedostaje się szybciutko do naszego krwiobiegu. Ale jeżeli zjemy owsiankę z jakimiś owocami, do tego kanapeczkę z czymś tam na chleb, z pomidorkiem, to poziom cukru będzie łagodnie wzrastał i łagodnie również opadał w czasie, kiedy jest trawiony. Kolejna bardzo ważna przyczyna, dlaczego warto jeść śniadanie, to godziny poranne są czasem maksymalnej aktywności energetycznej układu pokarmowego, w tym również żołądka, który wydziela rano duże ilości kwasu solnego, aby móc efektywnie strawić pożywienie. Jeżeli nie spożywamy rano śniadania, albo to śniadanie jest skromne, powiedzmy, jest to drożdżówka, bo akurat wychodzimy z domu i mamy piekarnię i wstępujemy i kupujemy drożdżówkę i idziemy później do pracy, to niestety takie pożywienie jest stosunkowo za małe, bo nasz układ pokarmowy jest przygotowany do tego, aby strawić większą ilość pożywienia. Jeżeli nie spożywamy rano śniadania, nadmiar kwasu żołądkowego może przyczyniać się do powstawania różnych chorób, takich jak zgaga. Często Wam towarzyszy zgaga? Albo nadkwasota, refluks, czy jeszcze poważniejsze schorzenia jak nadżerka, a nawet wrzody żołądka, bo nadżerka najczęściej prowadzi do wrzodów żołądka. Drodzy Państwo, rano układ pokarmowy jest najsilniejszy. Jeżeli odpowiednio, wystarczająco długo spaliśmy, nasz sen był właściwy, nie obciążyliśmy też nasz układ pokarmowy nadmierną ilością posiłku dzień wcześniej, to układ pokarmowy w godzinach porannych jest najsilniejszy, jeżeli chodzi o trawienie i również wyekstrahowanie różnych substancji odżywczych z pożywienia, czyli ma największe zdolności pozyskiwania różnych składników odżywczych typu witaminy, sole mineralne. Co jest jeszcze ważne? W okolicy południa najbardziej aktywny jest nasz mózg, który, aby móc efektywnie pracować, potrzebuje czego? Potrzebuje paliwa, a tym paliwem jest oczywiście glukoza. Jak mamy spadek cukru, to najczęściej nam się chce spać. I jak nam się chce spać, to jesteśmy kreatywni, szybko myślimy, chce nam się coś robić? No raczej nie, odwrotnie. Chce nam się i spać, wziąć jakąś krótką drzemkę. Dlatego, proszę Państwa, nawet jeżeli sobie wychodzimy rano z domu, kupujemy tą drożdżówkę, idziemy do pracy, przez jakiś moment oczywiście jest wyższy poziom cukru i jakoś funkcjonujemy, ale ten cukier może bardzo szybko spaść i wtedy mózg potrzebuje większą ilość glukozy po to, żeby pracować, po to, żeby podejmować decyzje, po to, żeby być bardziej skoncentrowanym na zadaniu. No i osoby jedzące śniadanie, to jest kolejny powód, rzadziej cierpią na nadwagę i otyłość. Drodzy Państwo, kiedyś spotkałam pewną panią, która podeszła do mnie i walczyła z nadwagą, nawet z otyłością
I powiedziała mi, że ona stosowała różne już diety, ale ostatnio ktoś zalecił jej dietę 16-godzinną. To znaczy, polegała ona na tym, że ostatni posiłek kończył się o odpowiedniej porze i pierwszy następnego dnia musiał być po 16 godzinach. Czyli jeżeli ktoś zjadał kolację o godzinie 18, 19, no to możecie sobie Państwo sami obliczyć, że ten pierwszy posiłek był gdzieś w okolicach południa. W okolicach południa. Okazuje się, że absolutnie taki rodzaj odchudzania wcale nie był korzystny. Zresztą te diety 16-godzinne są bardzo popularne i często spotykam się z takimi osobami, które stosują tego typu sposób odchudzania, który faktycznie jest mało skuteczny. A nawet jeżeli ktokolwiek traci kilogram, dwa kilogramy, to bardzo szybko potem przybiera i przybiera jeszcze więcej. Więc jeżeli będziecie chcieli z tego powodu pomijać śniadanie, to uważam, że nie warto. To, co jest też bardzo ciekawe, co jest udokumentowane naukowo, to to, że dzieci, które spożywają większe śniadanie, wykazywały się lepszymi funkcjami umysłowymi w porównaniu z dziećmi, które zjadały mniejsze posiłki na początku dnia. Bo wiecie Państwo, kiedy patrzymy na reklamy w telewizji, to najczęściej model śniadania pokazywany w telewizji jest jaki? Siedzące dziecko, które z uśmiechem na twarzy je batona, tak? Jakąś kanapkę śniadaniową w postaci batona lub płatki z mlekiem. Płatki kukurydziane bądź różne tam kółeczka, nie kółeczka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, można powiedzieć, że takie płatki śniadaniowe są fortyfikowane różnymi składnikami mineralnymi, jak żelazo, jak wapń, czy nawet witaminy. I po części możemy powiedzieć, no jest to jakaś wartość, ale faktycznie takie śniadanie nie jest pełnowartościowym śniadaniem. I to, że mamy takie reklamy, wcale nie oznacza, że jest to właściwy model, który faktycznie w większości rodzin tak wygląda śniadanie, prawda? Więc porównano dzieci, które jedzą pełnowartościowe śniadanie, czyli to jest jakaś kasza, na przykład kasza jaglana, czy przeróżne płatki zbożowe, ale nieoczyszczone, nierafinowane, bo płatki kukurydziane są oczyszczone, tak? Są tam dodane różne, tak jak powiedziałam, składniki typu żelazo, witaminy czy wapń, ale nie są to produkty pełnowartościowe. I zrobiono takie porównanie dzieci na odżywiające się pełnowartościowym śniadaniem i dzieci, które odżywiają się właśnie tak typowo, to co widzimy w telewizji i może na co dzień w naszym domu, czyli płatki, tak, albo jakaś słodka kanapka, powiedzmy z nutellą, tak. I dziecko zjada taką kanapkę, szybko wybiega do szkoły. I okazuje się, że porównując takie dzieci, ich zdolności umysłowe, kreatywność, oceny z różnych sprawdzianów klasówek, dzieci, które odżywiały się tak pełnowartościowo, miały większe zdolności poznawcze, czyli umysł ich lepiej pracował. Ja jutro będę mówiła Państwu o tym, jaka powinna być dieta na pamięć, koncentrację i poczucie szczęścia. To zobaczycie Państwo, jaka jest korelacja pomiędzy tym, co jecie, a to, co wpływa na to, jak funkcjonuje Wasz mózg. I u dzieci jest dokładnie tak samo, że jeżeli one jedzą pełnowartościowe posiłki, czy zjadają pełnowartościowe śniadanie, osiągają znacznie lepsze wyniki. I również są mniej pobudzone. I co ciekawe również, to odnosi się do dorosłych także. Okazuje się, że na Uniwersytecie w Londynie
Zbadano ponad 5 tysięcy mężczyzn i kobiet studiujących na uniwersytecie i naukowcy zauważyli pewną korelację pomiędzy pomijaniem śniadania, a tym, jakie jest samopoczucie ogólnie. I okazało się, że te osoby, które pomijały śniadania, miały większą tendencję do objawów depresji. A jutro, jak przyjdziecie, to zobaczycie, dlaczego tak jest. Dlaczego tak się dzieje, że nasz organizm, szczególnie mózg, jest wrażliwy na pewne niedobory, które możemy mieć w wyniku tego, że jemy, ale jemy jakie jedzenie? Śmieciowe. No widzę, że Państwo jesteście bardzo tutaj już wyedukowani, bardzo się cieszę z tego. Tak, my jemy śmieciowe jedzenie. Faktycznie większość w Polsce to ludzie, którzy są przekarmieni, ale niedożywieni. I stąd mogą pojawiać się różne problemy. I między innymi pojawiają się problemy ze zdrowiem psychicznym. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe. Czy w ciągu dnia można nadrobić straty związane z niejedzeniem śniadania? Jak się Państwu wydaje? Czy powiedzmy, jeżeli pominiemy ten czas śniadania, może jeszcze jedną rzecz taką powiem, że powinniśmy od wstania maksymalnie 2 godziny do 2 godzin zjeść to śniadanie. Tak, więc może być to po pół godzinie, po godzinie, po półtorej godzinie, w zależności od tego, co robimy, ale 2 godziny to jest ten czas. Dobrze, ale jeżeli pomijamy to śniadanie, bo nie mamy czasu, nie mamy takich możliwości, czy w ciągu dnia jesteśmy w stanie nadrobić te wszystkie, czy jesteśmy w stanie dostarczyć naszemu organizmowi wszystkich składników odżywczych? Bo jeszcze może dodam jedną rzecz, że śniadanie powinno nam dostarczać jedną drugą, od 1/3 do 1/2 zapotrzebowania kalorycznego, czyli tą energię, i również zapotrzebowanie na składniki odżywcze, czyli na sole mineralne i na witaminę, tak? Więc jeżeli pomijamy to śniadanie, czy jesteśmy w stanie sobie zapewnić w ciągu dnia? Tak głośniej troszeczkę. Nie. Ja może odpowiem w ten sposób. Teoretycznie można. Teoretycznie można, ale jak z badań wynika, na ogół tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że znów kolejne nasze posiłki są ubogie w zestawienie odpowiednich składników odżywczych i nasza dieta jest mało zbilansowana. Bo zobaczcie Państwo, faktycznie jeżeli chodzi o kalorie, to jesteśmy w stanie dostarczyć. Bo jeżeli ja potrzebuję w ciągu dnia gdzieś około 1500 kalorii, to jak zjem 2 batony Snickers, to już dostarczam 800 kalorii. Zobaczcie Państwo, potrzebuję 1500, a 2 batony Snickers wystarczają mi na połowę zapotrzebowania energetycznego. Czyli w kalorie jesteśmy w stanie sobie zapewnić. Ale pomyślcie, czy taki baton Snickers, gdybym sobie tak zjadła 4 batony i wartość kaloryczną mam zapewnioną, czy te 4 batony dały mi odpowiednią ilość witamin i soli mineralnych? Dobrze, idziemy dalej, drodzy Państwo. Jak powinno wyglądać pełnowartościowe śniadanie? To nie jest takie trudne pytanie, prawda? Bo wiemy o tym. Zresztą tutaj na tym zdjęciu widać, jest to jakaś owsianka, jakaś kasza, jakieś owoce, jakieś nasiona, słonecznik, czy siemię lniane, które jest bardzo cenne, czy chleb pełnoziarnisty i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, kawa i drożdżówka nie wystarczą. Śniadanie musi być prawidłowo skomponowane, jak każdy posiłek w ciągu dnia. Musi być dobrze skomponowane.
Więc chciałabym może teraz powiedzieć coś na temat zbóż, bo druga część naszego wykładu mówi o tym, że zboża powinny być w naszym codziennym odżywianiu. A że zboża możemy jeść na śniadanie, to tak połączyłam właśnie ten temat z tym, że te zboża są istotne w naszym codziennym odżywianiu. Kiedyś, jakieś może 3 lata temu, jeszcze była aktualna ten czas piramida żywieniowa. Widzieliście Państwo kiedyś taką piramidę, u której podstawą były produkty zbożowe, tak? Jak najmniej przetworzone. Obecnie lansuje się taką piramidę, gdzie u podstawy jest oczywiście ruch, tak, aktywność fizyczna, ale jeżeli chodzi o produkty takie spożywcze, to są to warzywa i owoce. A później na drugim miejscu są produkty zbożowe. Potem są nasiona strączkowe, gdzieś na końcu, na samym czubeczku mamy produkty typu jak mięso, prawda? Czyli jemy od czasu do czasu. To nie jest codziennie w naszym odżywianiu. Więc teraz zwróćmy uwagę właśnie na zboża. Obecność na naszym talerzu produktów pełnoziarnistych, zbożowych, wspaniale chroni nasz układ krwionośny. Zapobiega miażdżycy tętnic, a miażdżyca tętnic jest często diagnozowaną chorobą. Chroni w ten sposób przed udarami mózgu, przed zawałami serca. Co więcej, to, że jemy zboża, pełnoziarniste zboża, to zmniejsza nasze ryzyko na zachorowania na cukrzycę typu drugiego, i również hipoglikemię. Czym jest hipoglikemia? Niedocukrzeniem. Tak? Czyli nadmiernie spada nam poziom cukru. Więc gdybyście teraz Państwo na pusty żołądek zjedli sobie tego batona Snickers, to po pół godzinie mielibyście prawdopodobnie bardzo wysoki poziom cukru. Ale po godzinie już ten cukier by był na bardzo niskim poziomie, jeśli jest to mniej niż 50. Więc wtedy mamy tak zwany stan niedocukrzenia, czyli hipoglikemii. A objawy są bardzo podobne jak objawy niskiego ciśnienia, więc jesteśmy senni, jesteśmy tacy czasami nawet i podrażnieni, poirytowani i również odczuwamy głód, bo jak spada poziom cukru, to najczęściej nam się chce jeść, bo organizm jakby naturalnie woła, chce jeść, potrzebuje tej energii, bo spadł mi poziom cukru. Mózg nie operuje już tak właściwie, bo spada poziom cukru, tak? Moi drodzy, więc produkty pełnoziarniste mogą chronić nas przed wieloma chorobami. Jeżeli jemy te produkty pełnoziarniste, ma to też pozytywny wpływ na poziom cholesterolu. Czyli jeżeli pomijamy produkty pełnoziarniste, pomijamy produkty roślinne w naszej diecie, mamy większe ryzyko na podwyższenie lipidów, czyli cholesterolu, LDL, obniżenie HDL, podwyższenie trójglicerydów i ogólnego cholesterolu, podwyższenie ogólnego cholesterolu. Drodzy Państwo, zobaczcie teraz na budowę tego ziarna. Więc największa część to część bielmowa, stanowi 83%. Czy próbowaliście kiedyś przełamać ziarno pszenicy? Ja próbowałam. Czy ktoś z Państwa próbował? No, myślę, że chyba tak. Mamy, jak przełamiemy to ziarenko, to mamy takie białe, prawda? I taką otoczkę na zewnątrz. Ta otoczka na zewnątrz to jest ta warstwa zewnętrzna, warstwa aleuronowa, która, jak widzicie, stanowi niewielką objętość tego ziarna. A najmniejsza objętość to jest zarodek, bo tylko 2,5%.
Co się dzieje z naszym ziarenkiem, jak trafia do młyna? Jak jest przerabiane, oczyszczane, jest gniecione, później odsiewane, tak? Więc zarodek jest usuwany. Dlaczego? No dlatego, że tam znajdują się pewne sterole roślinne, oleje, więc gdyby mąka była z tym zarodkiem, to by tak długo na tych półkach nie stała. By miała znacznie krótszy okres gwarancji. Często zarodki sprzedają osobno, prawda, w aptekach, może w jakichś sklepach ze zdrową żywnością. Widzieliście Państwo zarodki pszenne na przykład? Trzeba sobie kupić, tak. Ciężko kupić, to prawda. Więc na zewnątrz te otręby, no, łatwiej kupić niż na zarodki, ale widzieliście Państwo, że stoi biała mąka, a może gdzieś tam na innej półce są otręby. Ale to wszystko stanowiło jeden produkt, ziarno. Więc co jest jeszcze ciekawsze, jeżeli macie Państwo w sklepie do wyboru mąkę, to zwróćcie uwagę, że są różne rodzaje, prawda, tych mąk. Jest mąka typu 450, tak? To jest ta tortowa mąka, prawda, która się nadaje do wypieku tortów. Dlaczego ona ma typ 450, a inna ma 650, a może jeszcze inna ma 1850? Bo ta o niższym typie jest najbardziej oczyszczona. Czyli to, co było tą warstwą zewnętrzną, tymi zarodkami zostało maksymalnie oczyszczone. Tak? Im wyższy typ, tym mąka jest ciemniejsza i ma więcej składników odżywczych. I teraz spróbujcie Państwo przeczytać razem ze mną ten oto cytat. Znalazłam go w jakiejś bibliotece, to jest książka Piekarstwo. I w 1986 roku, już wtedy, napisano bardzo ciekawe zdanie. Obecność otrąb i zarodków w mące obniża jej wartość handlową. Czy to prawda? Wtedy, w 1986 roku, bardzo rzadko można było kupić mąkę z pełnego przemiału, czyli taką tylko zmielone ziarno. Ciasto wytwarzane z mąki zawierającej otręby i zarodki wymaga nieco innych zabiegów technologicznych niż ciasto wytworzone z mąki pozbawionej otrąb i zarodków. Zgadzacie się? Szczególnie panie, zgadzacie się? Z mąki z pełnego przemiału trudniej zrobić pierogi, chociaż można. Albo naleśniki, bo tam jest mniej tego glutenu, tak? Mniej jest ta mąka elastyczna, jest mniej podatna na przerobienie. Piękną biel uzyskuje taka mąka, z której możliwie największa ilość otrąb i zarodków została usunięta podczas czyszczenia i odsiewania. Tutaj macie przekrój ziarna zbożowego i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, dokładnie w tej samej książce, na tej samej stronie, czytamy kolejne bardzo ciekawe zdanie. Już w 1986 roku, pewnie takich opracowań wcześniej było również bardzo wiele. Jednak w niestrawnych otrębach oraz w zarodku znajduje się wiele cennych substancji pokarmowych, bez których organizm ludzki nie może się obyć. Spośród tych substancji najważniejsze są witaminy i sole mineralne. Gromadzą się one głównie w jakiej części tego ziarna? Na tej zewnętrznej warstwie. Czyli im bielsza mąka, tym mniej wartościowa. Tym mniej mamy odpowiednich składników odżywczych dostarczanych każdego dnia. I tak, by nie być gołosłowną, zobaczcie Państwo, jaka jest utrata niektórych witamin w procesie
oczyszczania ziarna. Widzimy tutaj na przykład witamina B1, tiamina. Jest tracona w 86%. Niektóre źródła podają, że 93%. Czy weźmiemy 93, czy weźmiemy 86, czy to jest dużo? Uważam, że jest dużo. Tiamina, do czego jest nam potrzebna? Ona oczywiście pomaga organizmowi wykorzystywać, czyli trawić węglowodany jako to główne źródło energii. Ma korzystny wpływ również na układ nerwowy. Jest taką odżywką dla naszych nerwów i dla naszego mózgu. Jeżeli mamy niedobór witaminy B1, który może się oczywiście ujawniać, kiedy mamy za bardzo rafinowaną, oczyszczoną dietę, za dużo jest produktów zwierzęcych, a za mało produktów roślinnych, a jak te produkty roślinne są spożywane, to są przetwarzane, to bardzo często możemy odczuwać różne problemy związane z niedoborem tiaminy, o których może niekoniecznie szybko jesteśmy w stanie zdiagnozować. Na przykład takie uczucie parastezji, takie mrowienie, kołatanie serca albo taka nerwowość, irytacja, gniew, złość, to są takie emocje, które mogą towarzyszyć, niekoniecznie związane z jakimiś okolicznościami, ale również z tym, że nasz układ nerwowy jest podrażniany i nie ma wystarczających ilości witamin B1, ale również inne witaminy, bo B2, czy B3, niacyna, czy B6, czy nawet biotyna, witamina H, jest również istotna w całym wspomaganiu układu nerwowego. Jeżeli chodzi o biotynę, drodzy Państwo, to zrobiono kiedyś takie porównanie, że musielibyśmy zjeść 10 kromeczek białego pieczywa, żeby dostarczyć taką samą ilość biotyny, jaka jest w jednej kromeczce chleba pełnoziarnistego, czyli upieczonego z mąki pełnoziarnistej, tak? Drodzy Państwo, nie tylko witaminy są tracone, ale również minerały, żelazo, wapń, fosfor, miedź, magnez i cynk. To są tylko przykłady. To są tylko przykłady, ale zobaczcie Państwo, jak dużo tych produktów jest tracone. Pomijam niektóre teraz slajdy. Witamina B1 tu już troszeczkę wspomniałam Państwu, że jest odpowiedzialna za układ nerwowy i faktycznie troszeczkę więcej jutro sobie powiemy na ten temat, więc pozwólcie, że pomijam to, ale chciałabym coś powiedzieć, parę słów na temat błonnika, bo wiemy, czym jest błonnik, prawda? O tej diecie błonnikowej, o tym, że błonnik jest istotny, my słyszymy i w prasie, i w telewizji, i gdzieś w przychodni, że błonnik jest istotny. Dlaczego? Dlaczego błonnik? Drodzy Państwo, może zadam takie pytanie. Gdzie błonnik się znajduje? W jakich produktach? Warzywa. Jeszcze gdzie? Owoce. Bardzo dobrze. Gdzie jeszcze? Kasze. Nasiona. Ktoś jeszcze coś mówił tutaj. Drodzy Państwo, ogólnie ujmując, błonnik znajduje się we wszystkich produktach roślinnych, ale oczywiście nieprzetworzonych. Bo gdybyśmy wzięli sobie takie jabłuszko i zrobili z tego jabłuszka mus jabłkowy, to już w tym musie jest mniej błonnika. Ale jeżeli z tego samego jabłuszka zrobimy sobie soczek, to w tym soku prawie w ogóle nie ma błonnika. Rozumiecie? Chociaż to i to jest produktem roślinnym. Jak na przykład kupujemy płatki owsiane, to mamy płatki błyskawiczne, płatki górskie, płatki pełnoziarniste. Nie wiem, czy szukaliście kiedyś właśnie płatków pełnoziarnistych. Więc te błyskawiczne, z racji tego, że proces
technologiczny wymaga większego nakładu, ta utrata witamin jest większa i również większa utrata jest błonnika. Rozumiecie Państwo? Gdzie błonnika nie ma? W jakich produktach? Zwierzęce. Czyli nie ma błonnika. Zero. Maśle, śmietanie, w serach, w smalcu, mięsie, kurczaku. Już nie będziemy wymieniać. Drodzy Państwo, czas nas pomału się kończy, ale chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów, dlaczego ten błonnik jest ważny w naszym odżywianiu. Błonnik przede wszystkim odpowiada w naszym organizmie za tak zwany system utylizacji odpadów. Ja to tak nazwałam, system utylizacji odpadów. To tak brzmi bardzo ważnie, tak? Jest to niesamowita funkcja. Wiecie Państwo, gdyby miasto nie miało żadnego systemu utylizacji odpadów, możecie sobie wyobrazić, jak by wyglądało. Jakby wyglądały nasze posesje, nasze domy. Więc błonnik spełnia właśnie taką rolę. Usuwa niepotrzebne substancje, które nie są potrzebne. I ten system utylizacji odpadów ma swój początek w wątrobie, która nieustannie filtruje naszą krew i gdy krew przepływa przez system naczyń kapilarnych w wątrobie, komórki wątrobowo usuwają z niej toksyny, usuwają z niej cholesterol, leki, nadmierne ilości hormonów i inne inne substancje, które są zbędne dla organizmu. I te niepotrzebne składniki są przekazywane drogami żółciowymi do dwunastnicy, a później dalej do jelita cienkiego, do jelita grubego, później przez odbyt są usuwane z naszego organizmu. I teraz sobie proszę wyobrazić, jeżeli zjemy sobie wieczorem kawałek kurczaka i popijemy tego kurczaka kefirem, to czy dostarczyliśmy błonnik? Zero, tak? Nie dostarczyliśmy błonnik. A czy wytworzyły się jakieś substancje toksyczne? Pewnie dużo, bo jeszcze sobie wzięliśmy tabletkę, jeszcze mamy nadmiar hormonów, szczególnie panie, tak? No i teraz nasz organizm ma wielki problem, aby pozbyć się tych właśnie toksyn. Dlatego, że błonnik, który dostaje się do układu pokarmowego, do jelit, szczególnie ten błonnik nierozpuszczalny, on łączy się z tymi toksynami, łączy się z nadmiarem cholesterolu. Faktycznie, jeżeli mamy odpowiednią ilość błonnika w diecie każdego dnia, to nasz organizm jest w stanie wydalić 1 gram cholesterolu, który jest niepotrzebny. Są oczywiście, cholesterol jest bardzo potrzebny, ale nadmiar? Nie. Więc jeżeli jest nadmiar, nasz organizm tak właśnie reaguje, że to, co jest zbędne, usuwa. I błonnik ma za zadanie połączyć się w jelicie i sprawnie usunąć go przez kał. Dokładnie, też musimy się odpowiednio nawodnić, tak? Czyli wypić odpowiednią ilość wody. Ale jeżeli nie jemy odpowiednią ilość błonnika, to te substancje toksyczne są ponownie wchłaniane przez jelito do naszego krwiobiegu, zatruwając nasz organizm, obciążając nadmiernie wątrobę, niepotrzebnie. Drodzy Państwo, więc tutaj jest dużo ciekawych jeszcze elementów, więc dieta pozbawiona błonnika
zwiększa ryzyko na uchyłkowatość jelit, na zapalenie wyrostka robaczkowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita nadwrażliwego, nowotwory jelita grubego, które są bardzo często diagnozowane, hemoroidy i obstrukcje. Właśnie hemoroidy to też, czy obstrukcje, to są też problemy, które bardzo często pojawiają się. Pamiętam pewną osobę, która była na wykładzie, podeszła do mnie i mówi: proszę pani, co ja mam zrobić? Ja raz na tydzień chodzę do toalet. Więc kiedy zapytałam się, co je, to tam było niewiele błonnika. I dodatkowo, jeżeli ta osoba nie piła, a nie piła, no to problem jest jak w banku. Więc musimy mieć produkty roślinne, to, co Instytut Żywności i Żywienia zaleca jako piramida, gdzie podstawą są produkty roślinne, powinno być to wszystko w diecie, plus do tego aktywność i odpowiednia ilość wody, więc będziemy mieli usprawnione trawienie i wtedy te produkty uboczne zostaną usunięte. Drodzy Państwo, to na tyle. Mniej więcej tyle błonnika powinniśmy dostarczać każdego dnia, 20-30 gramów. A zapraszam już na jutro. Jutro będziemy mówili o tym, jak usprawnić pracę naszego mózgu. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam jutro, ale teraz program jeszcze nam się nie skończył. Zapraszam bardzo.